Dzień dobry. Powiem tak, mecz wyrównany, pierwsza połowa na pewno z przewagą tutaj broni. My schowani bardzo głęboko, nie potrafiliśmy praktycznie zagrozić bramce gospodarzy poza stałymi fragmentami gry. Broń utrzymywała się przy piłce. Jakby spodziewaliśmy się takiego meczu też, jeśli chodzi o analizę meczu z Legionowią, bo to był wasz ostatni mecz i tutaj jakby ja wiedziałem, że Broń to dobry zespół, który utrzymuje się przy piłce, który ma pomysł na grę i mniej więcej wiedzieliśmy, czego możemy się spodziewać. W przerwie dokonaliśmy kilku korekt, zmieniliśmy trochę ustawienie, trochę poprzesuwaliśmy się zawodników i ta gra w mojej opinii bardzo się wyrównała. Praktycznie do samego końca wynik pozostawał sprawą otwartą. Broń miała swoje sytuacje, my też również mieliśmy swoje sytuacje, ale jak co mecz brakuje nam po prostu tej kropki nad i. Troszkę szczęścia i uważam, że remis był bardzo blisko. Mam pytanie, trenerze. Maciej Kwiatkowski, Radomska Grupa Mediowa. Ta pierwsza połowa wynikała z tego, to cofnięcie się takiej tak naprawdę z taktyki, czy po prostu z tego, że rywal zepchnął was tak w defensywę? Znaczy my mieliśmy grać nisko, aczkolwiek jakby to, w jaki sposób broń operowała piłką, zmusiła nas do tego, żeby bronić się nisko. Też na pewno było to spowodowane tym, że bardzo szybko po odbiorach traciliśmy piłki i praktycznie nie byliśmy w stanie gdzieś dłuższy okres wyjść wyżej. W tabeli wciąż jesteście na miejscu spadkowym, ale te porażki nie są jakieś wysokie. Praktycznie w każdym meczu przegrywacie rzucone jednego gola, czegoś brakuje, czy Tak, no, biorąc pod uwagę te wszystkie poprzednie mecze, przegrywaliśmy w zasadzie minimalnie i krótko mówiąc, brakuje nam po prostu tej kropki nad i, czyli goli. Goli strzelanych już nie tylko po stałych fragmentach, ale też z akcji, bo strzelamy ze stałych fragmentów, jest to nasz groźny element, którym potrafimy zaskoczyć. Troszkę brakuje jakości z przodu, kogoś, kto weźmie na siebie ciężar gry, kogoś, kto weźmie na siebie ciężar zdobywania goli. cieszymy się ze zwycięstwa oczywiście. Cieszą też takie opinie trenerów z tej ligi, że jesteśmy drużyną, która ma swój pomysł na grę i ma jakąś też jakość piłkarską. Chcieliśmy tak grać, jak graliśmy. Chcieliśmy się utrzymywać przy piłce, chcieliśmy dużo, dużo rotować w środkowym sektorze boiska. Zmieniać ustawienie podczas budowania i to na pewno nam dawało efekty w postaci przedostawania się na połowę przeciwnika, przedostawania się w tą strefę obronną przeciwnika. Natomiast brakowało nam jakości w ostatnim podaniu, brakowało nam troszkę, być może mieliśmy za mało zawodników w polu karnym w momencie tej finalizacji. Można powiedzieć, że no, piękną bramką jakby ta pierwsza połowa się zakończyła Janka. W drugiej połowie, tak jak trener powiedział, troszkę się to wyrównało. My co prawda w tym ataku pozycyjnym byliśmy pewnie dłużej, natomiast no, zdawaliśmy sobie sprawę, że tutaj przeciwnik coraz śmielej atakuje. To też oczywiście wynikało też z wyniku meczu, że no, musieli w końcu się odkryć. My też w szatni przestrzegaliśmy przed tym, że na pewno przeciwnik wyjdzie trochę wyżej w drugiej połowie, na pewno będzie troszeczkę inaczej ustawiony. Natomiast mieliśmy wykorzystać sytuacje, które będą się tworzyły po odbiorze i tych sytuacji nie wykorzystaliśmy tak jak było w poprzednim meczu z Wikielcem, tutaj u nas, gdzie mieliśmy 4-5 sytuacji na podwyższenie wyniku. Tak było tutaj, że z tymi kontrami wychodziliśmy, brakowało gdzieś tam ostatniego podania, być może trochę lepszej decyzji, oddania strzału. W kilku sytuacjach tam, czy to Piotr Goliasz, czy później z Robertem Kowalczykiem, czy skrzydłowi, no mogliśmy to troszeczkę lepiej rozwiązać. Natomiast ja chcę pochwalić przede wszystkim zawodników, bo takie mecze też ciężko się gra. Prowadzi się 1-0, wiadomo,
że przeciwnik będzie atakował troszkę śmielej. Wiadomo, że jest taka presja z tyłu głowy, że gra się jednak z drużyną, która jest niżej w tabeli. I trochę to potrafi czasami nogi zawiązać, zwłaszcza gdy no, tydzień temu się przegrało. No, wiadomo, że ta psychika sportowców jest taka dosyć chwiejna, zwłaszcza kiedy się seryjnie nie wygrywa. Nam brakuje tego, ale myślę, że mamy na tyle dobrą drużynę jakościowo, że jesteśmy w stanie wygrywać kolejne mecze. Chcemy żeby ta drużyna szła w górę przede wszystkim jakościowo, ale też i ilościowo, jeżeli chodzi o punkty. Tak, my planowaliśmy Janka już od poniedziałku czy od wtorku, że będzie grał w pierwszym składzie. Dał dobrą zmianę Legionowi. Chcemy też rotować tymi młodzieżowcami, chcemy dawać wszystkim szansę. Ja też dopiero ich poznaję, bo wiadomo, że jestem tutaj dopiero miesiąc, czy tam powiedzmy 6 tygodni. I no, każdy musi dostać szansę w meczu, żeby pokazać, że warto go zostawić, warto tutaj na niego postawić. Janek dzisiaj pokazał naprawdę się z dobrej strony. Wiadomo, mamy jeszcze kilka uwag odnośnie grania, ale to tak jak do każdego zawodnika. Cieszę się, że ci zawodnicy, którzy wchodzą, zastępują godnie tych, którzy grali wcześniej.